Minęła godzina 10:00. Otwieram 6. sesję Rady Miejskiej 9. kadencji. Serdecznie witam Państwa radnych, Pana Burmistrza, nie wiem gdzie się ukrył, aha jest. Pana Burmistrza, współpracowników, witam Radną Rady Powiatu Barbarę Wojciechowską, witam dyrektorów, kierowników podległych jednostek, sołtysów, przewodniczących zarządu osiedla oraz wszystkich przybyłych gości na dzisiejszą sesję. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania uchwał. Porządek obrad radni otrzymali. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Protokół z 5. sesji Rady Miejskiej był włożony w pokoju numer 15. Obecnie znajduje się na stole u radnych. Czy są jakieś uwagi do protokołu z 5. sesji Rady Miejskiej? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 5. sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem protokół został przyjęty jednogłośnie. Poproszę Pana Burmistrza o przedstawienie swojej pracy od ostatniej sesji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni zaproszeni goście, przystępuję do złożenia informacji o podejmowanych przez nas działaniach w okresie od ostatniej sesji. Rozpoczynamy od Józefowa Żłobek. Można powiedzieć, że już jest stan surowy zamknięty, został wykonany dach, zostały wstawione okna, zostały wymurowane wszystkie ścianki działowe wewnątrz i już wykonawca wybetonował pochylnie pod, teren pod pochylnie i pod klatkę schodową. Miejmy nadzieję, że do końca roku założę w trybie pilnym elewację. Po elewacji dokona zagospodarowania terenu, a wykończeniówkę już zasygnalizował, że się nie wyrobi do końca roku, że będzie potrzebował miesięcznego wydłużenia do końca stycznia. Z góry zakładaliśmy, że to nie jest takie proste, jak przyjdzie do tej wykończeniówki, rzadko kiedy udaje się dotrzymać umownego terminu, więc tutaj nie jesteśmy zaskoczeni. Przed sesją rozmawialiśmy z panią skarbnik i z panią Justynką, że wystąpimy do wojewody lubelskiego o aneksowanie terminu zakończenia tej inwestycji. Oczywiście w tej chwili już rozpędzamy kwestię przetargu na plac gieli zabaw dla żłobka. Miejmy nadzieję, że w następnym tygodniu ten przetarg zostanie ogłoszony. Co prawda ja będę na urlopie, ale pan burmistrz Paweł Wielgan dostał upoważnienie do wielu przetargów, do wielu czynności, które wymagają upoważnienia takiego indywidualnego i miejmy nadzieję, że te prace będą wykonywane. Przymierzamy się oczywiście do wyposażenia żłobka. Ono będzie w dużej mierze uzależnione od kwoty, jaką wydatkujemy na plac gier i zabaw. Plac gier i zabaw, my wyszacowaliśmy, ile on będzie kosztował, ale przetarg rządzi się swoimi prawami. Jeżeli się zmieścimy w tej kwocie, którą myśmy oszacowali, to będzie nas stać na bardzo bogate wyposażenie żłobka. Jeżeli się nie zmieścimy, no to siłą rzeczy troszkę tych środków będziemy musieli umniejszyć i to wyposażenie też będzie bogate, ale nie obejmie wszystkich pomieszczeń, bo tam chcieliśmy też trochę regałów, różnych mebli do podpiwniczenia wstawić, żeby przy funkcjonowaniu tego żłobka w przyszłości było gdzie różne urządzenia położyć. Prawie że jesteśmy gotowi do przetargu związanego z wyposażeniem. Tu pani dyrektor bardzo się angażuje. Każdy jeden detal, każde jedno wyposażenie, urządzenie, wszystko z nami uzgadnia. I widać, że raz, że chce,
pasjonuje się tym, a dwa, poświęca temu dużo czasu, bo wie, że to jest ten moment. Albo kupimy coś na wysokim poziomie, albo będzie później co kilka lat wymiana tego wyposażenia. Oczywiście my byśmy sobie życzyli, żeby przetarg wygrała spółdzielnia socjalna, bo wtedy ze spółdzielnią możemy dogadać, żeby kupić to wyposażenie na wysokim poziomie, ale jeżeli żadna ze spółdzielni nie stanie, no to będzie ryzyko, że ktoś tam no wciśnie trochę gorsze to wyposażenie, bo ciężko jest parametrami opisać przy przetargu wszystkie elementy wyposażenia. Czasami no niestety jakąś chińszczyznę i my w ramach tych przetargów otrzymujemy. Wydawało mi się, że 25 dachów, które wykonaliśmy do tej pory na obiektach samorządowych, to wystarczy i że mnie już nie będzie dane kolejnego dachu wykonywać, ale jednak dane mi jest. 26 wykonujemy na naszych garażach na gospodarce komunalnej. No jest to potężny budynek, ogromny budynek. Ściągaliśmy z tym, bo wiemy, że to nie ma nic wspólnego z kadencyjnym budżetem obywatelskim, a w tym okresie przejściowym pomiędzy jedną kadencją a drugą dużo inwestycji zaproponowaliśmy, takich, które nie są zgłaszane przez mieszkańców i one też nam trochę środków pochłonią. Ale one są też ważne dla funkcjonowania naszego samorządu. Więc uważamy, że dobrze, że te inwestycje również są realizowane. Dach już jest wykonany i nowa więźba dachowa i pokrycie obróbki to już zupełnie sobie zostawiamy na deserek. Nie będziemy tu na tempo. Wtedy, kiedy będziemy mieli wolny czas, nasi pracownicy będą to wykonywać. Także jak tam ktoś zobaczy, że kilka miesięcy upłynęło, a tych obróbek nie ma, to niech wie, że dorywczo to będzie robione. Ważne, że już budynek jest zabezpieczony, że do budynku się nie leje i już możemy myśleć o takim docelowym zagospodarowaniu tych garaży, które tam funkcjonują. W Józefowie i w Majdanie szykujemy się, przed sesją radnym mówiłem, szykujemy się do wzniesienia na wyższy poziom, jeżeli chodzi o budynki oświatowe, zresztą nie tylko, bo w szkołach no, z dumą mówimy, że wszystko jest porobione, ale w naszych głowach jest, żeby wymienić okna dwuszybowe na trzyszybowe, żeby dołożyć styropianu na ścianach zewnętrznych, żeby docieplić stropy i oczywiście gruntowe pompy ciepła. W tej chwili projektant pracuje ostro nad zaprojektowaniem gruntowych pomp ciepła. Dla ciekawości powiem, że dla szkoły józefowskiej trzeba będzie wykonać 21 odwiertów 100-metrowej głębokości, czyli to pokazuje, jakie to zadanie jest złożone i jakie jest ono duże. Gruntowe pompy ciepła są dużo bezpieczniejsze od powietrznych i one, szczególnie w okresie mrozów, bo temperatura na 100 metrach zawsze jest w granicach 6-7 stopni i niezależnie czy na zewnątrz mamy 25, minus 25, czy tego mrozu jest troszkę mniej. Powietrzne pompy ciepła wtedy, kiedy są mrozy, no nie są już niestety tak efektywne, a gruntowe bez względu na temperaturę zewnętrzną zawsze mają stałą temperaturę. Miejmy nadzieję, że będzie nam dane, bo apetytu narobiliśmy sobie dużo. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił nabory na termomodernizację budynków publicznych i dawał 100%, szczególnie szkoły, tylko szkoły, dawał 100% środków, ale nabór trwał 4 dni. Po 4 dniach go zamknęli, dlatego że przez 4 dni napłynęło tyle wniosków, że potrzeba było 2 razy tyle pieniędzy, niż była alokacja na ten nabór. I oczywiście myśmy się nie wyrobili, bo trzeba było ponownie zrobić audyt energetyczny, no i trzeba było te dokumentacje projektowe porobić. I no, gdyby ten nabór był jak pierwotnie planowany do końca roku, to na pewno byśmy się wyrobili. Miejmy nadzieję, że za chwilę jeszcze powtórzą ten nabór i do niego wystartujemy. Jeżeli nie, mamy zabukowane środki u pana marszałka, bo osiągnęliśmy ogromny sukces z tymi 4 gminami, Józefów, Zwierzyniec, Susiec i Krasnowrót. Opracowaliśmy strategię, która została
przyjęta przez zarząd województwa lubelskiego i do tej strategii dołączyliśmy fiszki projektów, w których chcemy aplikować. 10 fiszek, wspólnie 4 gminy. I można już na dzień dzisiejszy powiedzieć, że pieniądze na te 10 fiszek mamy zarezerwowane. Oczywiście trzeba czekać na nabory, kiedy one się pojawią. Trzeba się przygotowywać dokumentacyjnie. To musimy łącznie, wszystkie 4 gminy razem muszą się przygotowywać. Do każdego zadania jest wybrany inny lider, więc no, tej pracy jeszcze trochę przed nami jest. Ale jest ogromny sukces, że w bardzo krótkim okresie czasu udało nam się tą strategię no, doszlifować i że Urząd Marszałkowski, Pan Marszałek z zarządem tę strategię przyjęli. Tylko 3 strategie na ten moment na województwie lubelskim jest przyjęte. Więc ta przyszłość szykuje się na bogato, abyśmy tylko z wkładem własnym dali radę, bo z tym może być bardzo duży problem, bo jak widzimy, ile już projektów mamy szansę wygrać, to uważamy, że możemy się podkorkowywać i znacząco się podkorkowywać. Przygotuję za chwilę pani skarbnik projekt budżetu na następny rok i zobaczymy, jak my wyglądamy. Po opracowaniu tego projektu budżetu, na ile będziemy w stanie obsłużyć tych inwestycji, które chcielibyśmy w następnym roku realizować. A ostatnio podpisaliśmy tych umów prawie na 10 milionów złotych i te wszystkie inwestycje praktycznie przechodzą na rok następny. O przyczynach mówiłem wcześniej, że czekaliśmy na zgodę Ministerstwa Finansów na wyrażenie tej zgody na zmniejszenie zakresu rzeczowo-finansowego. Przechodzimy do dróg. Cieszę się bardzo, że droga w Siedliskach dochodzi do skutku. Pamiętamy te perypetie, jakie przechodziliśmy. Pamiętamy, że mieliśmy pieniądze z PROW-u na tą drogę. Niestety nijak one się miały do przetargów, które były rozstrzygane. 1 milion 700, drugi niecałe, niespełna 1 700 i w końcu musieliśmy się zdecydować wykupić od 4 właścicieli grunty na poszerzenie pasa drogowego, wystąpić o zasiedzenie pasa równoległego do tej drogi. No to wszystko nam się udało. Potem zleciliśmy opracowanie już pełnej dokumentacji technicznej, nie programu funkcjonalno-użytkowego, bo na nim bazowaliśmy i wystąpiliśmy równolegle o środki do Funduszu Dróg. Pan wojewoda przyznał nam te środki i to nam pozwoliło robić tą drogę już według nowej koncepcji bez mijanek. Tamta wersja byłaby dużo uboższa. Ta wersja będzie na tyle bogata, na ile szerokość pasa drogowego pozwala, bo tam, gdzie projektant mógł się zmieścić, to tak zaprojektował. W tej chwili już wykonawca rozpoczął kurytowanie. My oczywiście to wąskie gardło już usuwamy na samym początku. Wykupiliśmy fragment działki budowlanej od pana Nieściora na samym początku po prawej stronie. Już nasi pracownicy rozebrali ogrodzenie. To ogrodzenie przywrócimy aż po wykonaniu jezdni. I w tej chwili jesteśmy na etapie słupa energetycznego, który również w tą jezdnię wchodzi. Uzyskaliśmy, co prawda bardzo życzliwie, tu zakład energetyczny się zachował. Wczoraj pan burmistrz Paweł wykonał telefon do dyrektora, a już dzisiaj mamy warunki, takie lajtowe warunki na przesunięcie tego słupa. Czyli nie będzie to tak ogromny koszt, jak mieliśmy w Samsonówce, że tam wydaliśmy grubo ponad 20 tysięcy złotych za przeniesienie jednego słupa. Tu miejmy nadzieję, że ta kwota będzie taka troszkę bardziej przyjaźniejsza. Podobnie będzie ze skrzynkami przy przepompowni. One też będą wchodzić nieco w asfalt. Postaramy się ich troszkę od asfaltu odsunąć. Chodzi o to, żeby to wyglądało i w sposób logiczny, no i przy odświeżaniu też, żebyśmy nie mieli no, narażania tych urządzeń, że pługiem coś się tam zaczepi. Łącznie z drogą w Siedliskach jest oczywiście droga w Hamerni. Tam już wykonawca zaczyna gromadzić materiały, kilka transportów klińca przywiózł. Co prawda wolałbym, żeby ten kliniec był przy drodze, 2 transporty przy remizie zostało wykiprowane, ale to już jest problem wykonawcy. Chodzi o to, że wszędzie tam jest piasek i jak przyjedzie takie auto prawie 50 ton, to wszędzie ono grzęźnie. I no, dla mnie najlepiej, żeby na bieżąco w trakcie wykonywania ten kliniec dojechał
dojeżdżał i od razu go wbudowywać, to wtedy mniej mielibyśmy tych przypadków, gdzie ten kierowca się morduje, żeby to wykiprować i wyjechać. Górecko-Stare. Mamy już praktycznie zdemontowany plac gier i zabaw przy remizie. Część urządzeń już została przeniesiona do szkoły podstawowej. Za chwilę pozostałe urządzenia tam zamontujemy i Górecko-Stare w następnym tygodniu już rozpoczyna wykonawca wykonanie wodociągu. Natomiast wodociągi w Józefowie i przy Romanowskiego, Kamienna Romanowskiego i Trakt Lwowski będą wykonywane w najbliższym czasie. Miejmy nadzieję, że do końca roku te trzy wodociągi zostaną wykonane, bo tam mamy pełną dokumentację techniczną, tam mamy pozwolenie na budowę i nie ma takiej sytuacji jak przy kanalizacji majdańskiej czy przy modernizacji hydroforni w Majdanie, gdzie wykonawca, który przetarg wygrał, dopiero zlecił opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, mapy do celów projektowych na kanalizację, za chwilę będzie dokumentacja, uzyskanie pozwolenia i dopiero w następnym roku miejmy nadzieję, że w okolicach wakacji ta kanalizacja zostanie tak znacząco zaawansowana. Podobnie może szybciej, jeżeli chodzi o modernizację hydroforni, zmianę napowietrzania oczyszczalni ścieków w Józefowie. Miejmy nadzieję, że chociaż fotowoltaika na oczyszczalni w siedliskach, być może, że ona jeszcze w tym roku zostanie wykonana, ale większość zadań jest w trakcie przygotowania, w trakcie projektowania i niestety czeka na rozpoczęcie w roku następnym. Przygotowujemy się do naliczenia opłat adiasenckich za kanalizację w Samsonówce i Majdanie Nepryskim. W tej chwili biegły rzeczoznawca wykonuje operat szacunkowy. Ten operat szacunkowy, jak trafi do nas, dopiero wtedy rozpoczniemy naliczanie tych opłat. Niestety w tym roku dochodów z tego tytułu nie osiągniemy, pomimo tego, że w budżecie mamy 300 tysięcy złotych z tego tytułu. Te dochody wpłyną w roku następnym, bo nie sądzę, żeby w tak krótkim okresie czasu udało się ten operat uzyskać, wydać decyzję o naliczeniu tych opłat adiasenckich, no i żeby ludzie wyrobili się z dokonaniem wpłat. W starym przedszkolu w Majdanie Nepryskim, a obecnie w mieszkaniach naszych komunalnych, zleciliśmy wykonanie nowej instalacji gazowej do trzech mieszkań i zakup i montaż odrębnych trzech pieców. Do tej pory ten obiekt był zasilany jednym piecem, ale cały czas były niesnaski, cały czas były kwasy, a to przekręcił za mocno, bo jemu jest ciepło, a nam jest zimno, a to wodę nam przyblokował, więc tutaj idziemy już w rozwiązanie docelowe. Miejmy nadzieję, że ono pozwoli nam na wyodrębnienie tych lokali i docelowo na sprzedaż tych obiektów, bo no dużo tam problemów, latamy jak konserwatorzy z burmistrzem Pawłem, bez przerwy telefony, a to, a tamto i zamiast się zajmować strategicznymi inwestycjami, to my wchodzimy w takie drobiazgi, na które niestety tego czasu brakuje. Jak to się odsprzeda, to niech każdy już pilnuje sobie tych swoich mieszkań. Te czynsze są tak symboliczne, ostatnio ich podniosłem trochę do góry, są tak symboliczne, że wydaje się, że to ta procedura nawet, którą musimy zrobić do naliczania tych czynszów, do wydłużania tych dzierżaw, to ona czasami zabierze nam sporo tych środków, te ogłoszenia w prasie ogólnodostępnej. To wszystko jest kosztowne, a te czynsze na ten moment są takie, że prywatnemu właścicielowi, gdybyśmy zaproponowali, żeby za 100 zł coś wynajął, to by parsnął śmiechem, nie? A my niektóre czynsze nawet były poniżej 100 zł. Więc teraz tak zrobiliśmy, żeby żaden z czynszów poniżej 100 zł nie był. To jest dalej symbol, bo wiemy, prywatnie chcemy coś wynająć, to od 500 zł w górę. I nie ma mniejszych czynszy i na terenie miasta, i na terenie gminy. Szanowni Państwo, rozpędzamy naszą spółdzielnię energetyczną, tak jak zapowiadaliśmy, już wspólnie z Domem Kultury, z Panią Dyrektor, z Biblioteką odbyliśmy spotkanie założycielskie. Na tym spotkaniu założycielskim podjęliśmy uchwałę o zatwierdzeniu statutu, podjęliśmy uchwałę o wyborze Rady Nadzorczej, podjęliśmy uchwałę dotyczącą regulaminu pracy Rady Nadzorczej. Następnie Rada Nadzorcza odbyła spotkanie, powołała zarząd.
powołała prezesa, jest pośród nas. Zgodził się pan Jacek Smołda na to, żeby społecznie prezesować, bo to będzie z półtora roku trwało, zanim ta spółdzielnia wejdzie na takie tory normalnego, pełnego funkcjonowania. Przez półtora roku ani Rada Nadzorcza nie weźmie ani złotówki i prezes nie weźmie żadnej złotówki. Także dzięki panie Jacku, że pan nas tutaj wsparł. Też chciałbym podziękować tym, co się zgodzili, żeby wejść do Rady Nadzorczej, bo no, tam, gdzie trzeba czas poświęcać, a nie zawsze pracownicy tym czasem dysponują, to jakieś poświęcenie jest. W tej chwili dużo tu też wsparcia udziela nam pani Justynka Łepik. Zaangażowana jest no, pani skarbnik, dużo też uzyskała informacji z Rządka Zdroju, tam taka spółdzielnia funkcjonuje i wspólnymi siłami to wszystko tworzymy. Oczywiście będziemy wspólnymi siłami do momentu, aż ona wejdzie na tory takiego dobrego funkcjonowania, to robić, będziemy wspierać. A na ten moment panią Ustynkę jeszcze będziemy prosić o kontynuację tego wsparcia, bo trzeba tą spółdzielnię zarejestrować w KRS-ie. Jak zarejestrujemy, miejmy nadzieję, że do końca roku ją zarejestrujemy, tam średnio około 3 miesięcy taka operacja trwa, to przystąpimy później do rejestracji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i powoli te instalacje, które wykonaliśmy w tamtym roku, będziemy przekazywać do tej spółdzielni po to, żeby już ćwiczebnie uczyć się tego wszystkiego, żeby spółdzielnia mogła pozawierać umowę z zakładem energetycznym i żebyśmy się mogli uczyć tych mechanizmów fakturowania dla naszych jednostek i poczuć no, korzyści z tytułu utworzenia tej spółdzielni energetycznej. W tym roku zleciliśmy 23 instalacje fotowoltaiczne na wszystkich obiektach na terenie naszej gminy. Pozwolę sobie odczytać, gdzie te instalacje będą. Budynek Urzędu Miejskiego dużą instalację ma, ale jeszcze dokładamy 10 kW. Rodzinne domy pomocy 16 kW. I magazyn energii do tego, klub seniora, 10, senior Wigor w Józefowie, 10 kW, świetlica długi kąt, 8 kW, klub seniora długi kąt, osada, 10 kW, miejski ośrodek pomocy społecznej, sąsiedni budynek 9 kW, miejski ośrodek kultury 34 kW, tu jest duże zużycie energii, ogromna instalacja pójdzie, schronisko młodzieżowe 8 kW, środowiskowy dom samopomocy 9 kW, warsztaty terapii zajęciowej 12, dworzec Józefów 15, szkolny budynek po szkole podstawowej w Górecku 6, tam głównie pod nasze przedszkole, Orlik Józefów 9, remiza Majdan 5, remiza Hamernia 5, remiza Stanisławów 5, remiza Górniki 5, hydrofornia Józefów 50 i 49, Zakład Wodociągów i Kanalizacji 4 i hydroforia Majdan Nepryski 49. Plus do tego magazyny energii. Więc jak wykonamy te instalacje, sądzę, że na wiosnę następnego roku będą one już gotowe, to te wszystkie instalacje trafią do spółdzielni energetycznej docelowo i jak spółdzielnia podpisze umowę z zakładem energetycznym, odpadną nam te wszystkie opłaty dystrybucyjne, przesyłowe i tak dalej, to wtedy ta spółdzielnia wejdzie w taki normalny rytm pracy. Jak wejdzie w normalny rytm pracy, nie jest wykluczone, że dopuścimy nawet osoby fizyczne do tej spółdzielni, ale to jest przyszłość. Półtora roku dajemy sobie, żeby to poukładać tak, żeby z tego, co robimy, były jak największe korzyści. O synagodze na komisji wspólnej mówiłem. Pierwszy przetarg się rozstrzygnął, wykonawca nam zrezygnował. Przestraszył się długiego terminu wykonania drzwi.
Jak wykonawca dowiedział się, że to jest budynek zabytkowy, od razu cena do góry, 1/3 ceny do góry, no i 4-miesięczny termin wykonania tych drzwi, więc on nie był w stanie wykonać w tym krótkim terminie, który myśmy w przetargu mu wyznaczyli, zrezygnował z tej inwestycji, Badium oczywiście przepadło, na prędce ogłosiliśmy drugi przetarg kosztuje nas 40 tysięcy więcej, choć miałem lęk w sobie, że to może być ponad 100 tysięcy więcej, ale okazało się, że nie jest jeszcze najgorzej i tu już wyznaczyliśmy dłuższe terminy, żeby ten wykonawca nie lękał się, że konserwator go przytrzyma i on będzie musiał płacić kary umowne. Więc inwestycja też przechodzi na rok następny. Do wtorku wyłoniony wykonawca ma dostarczyć nam dokumenty. Brakujące, jeżeli dostarczy dokumenty, w następnym tygodniu podpiszemy umowę i kolejna inwestycja będzie do wykonania w budżecie roku następnego. Szanowni Państwo, dużo przygotowawczych rzeczy się dzieje. Dzisiaj tradycyjnie nie będę o nich sygnalizował, jak będziemy mieli lepiej rozpędzone, jak będą już na horyzoncie środki finansowe z tego tytułu, to będziemy Wysoką Radę i zaproszonych gości o nich informować. Na ten moment przygotowujemy się z projektem budżetu. Oczywiście byliśmy zaproszeni na pierwszy roczek zespołu KGW w osiedlu Pardesówka Duża. Ostatnio też było otwarcie prac remontowych w Stanisławowie. Też zespół nas zaprosił. Uczestniczyliśmy wspólnie z burmistrzem Pawłem i z księdzem Pawłem w tych uroczystościach. Po urlopie również Długi Kąt chciał pochwalić się tymi pracami remontowymi, które zostały wykonane. Te obiekty są fajne, ale musimy też mieć świadomość, że będzie potrzebne wyposażenie. I tutaj panią skarbnik będę prosił, żeby przynajmniej po 20 tysięcy złotych wprowadzić do budżetu następnego roku na Stanisławów, Długi Kąt, Pardesówkę. Oczywiście chcielibyśmy tam kontynuować pracę w Borowinie i już zarezerwować pierwsze środki na górniki. W górnikach szykuje się duży jubileusz, nie pamiętam, 110 czy 100. Stulecie, tak? Oto taki okrągły jubileusz. Tam będziemy też zmuszeni, czy chętnie nawet zarezerwujemy środki, żeby do tego stulecia się przygotowywać. Jeżeli nie damy radę w całości wykonać tych wszystkich prac modernizacyjnych w roku następnym, to bezpośrednio przed stuleciem jakiś tam zakres jeszcze sobie pozostawimy. Robić mamy co? Cały czas jestem w stresie, że nie jesteśmy w stanie udźwignąć takiej ilości inwestycji, jakie zakładamy sobie, bo Orlik prawdopodobnie też środki dostaniemy na Orlik. No, Centrum Usług Społecznych, środki mamy 5 800 000 zarezerwowane. W roku następnym będziemy przekształcać Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych, więc tutaj pani kierownik wspólnie z nami będzie miała co robić. Jest to ogromne przedsięwzięcie, ogromne doświadczenie, ale chcielibyśmy być również i w tym zakresie liderem. Chcielibyśmy, żeby ta oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej była dostosowana do dzisiejszych czasów, do dzisiejszych potrzeb. No i oczywiście na pewno ubogacimy ofertę dla naszej gminy, dla naszych seniorów, dla naszych rodzin. Jak to wdrożymy, to miejmy nadzieję, że wszyscy Państwo zobaczycie, że warto było potrudzić się trochę, postresować po to, żeby tą ofertę dla naszych mieszkańców zwiększyć. Oczywiście mamy już informację wstępną, że prawdopodobnie Orlik w Józefowie jest pozytywnie rozstrzygnięty. Tam też ogromny wkład nasz jest potrzebny, bo 50% środków tylko z Ministerstwa Turystyki możemy na to pozyskać. Wartość była grubo ponad 2 miliony. Nas nie stać, żeby do każdej inwestycji milionami dokładać, więc już prowadzimy rozmowę z marszałkiem, żeby te nasze inwestycje sportowe ująć w wojewódzkim programie inwestycji sportowych.
I wówczas pojawi nam się jeszcze furtka do pozyskania dodatkowych 30% środków. Marszałek wyraził zgodę na wejście w taki program, zdeklarował się do Ministerstwa Sportów, no ale czas pokaże, bo na ten moment jeszcze to nie ruszyło. Ja tam naciskam, bo chciałbym te nasze inwestycje jak najszybciej zgłosić. Jakby przyszło dodatkowych 30% i dołożylibyśmy tylko 20%, to by było już w miarę sensownie. W długim kącie pani projektant chodzi po domkach i zbiera zgody, bo dostała zlecenie na program funkcjonalno-użytkowy. Kilka osób niestety odmówiło podpisania tych zgód, osób, które dla nas są ważne, bo przez ich działki no, idą kolektory. Miejmy nadzieję, że wspólnymi siłami i tutaj Rada Sołecka, pani Sołtys i my zachęcimy te osoby do tego, żeby się włączyły. Na ten moment chcę przekazać informację, że jak ktoś nie wyrazi zgody, do niego nie będzie wykonane przyłącze kanalizacyjne, ale opłata adiacencka będzie taka sama, jak u tych, co przyłącze będą mieli. I później jest bunt. No zaraz. Ja nie mam nic, a opłatę mam taką samą, jak sąsiad, który przyłącze ma. Więc chcielibyśmy, żeby ta informacja poszła do środowiska, żeby ci ludzie później nam nie czynili zarzutów, że my ich niesprawiedliwie traktujemy, bo to wynika z ustawy. Ustawa mówi, że sam fakt umożliwienia podłączenia się posesji do kanalizacji nakazuje nam naliczenie opłaty adiacenckiej. My te opłaty mamy najniższe w kraju, bo tyle, ile Rada Miejska mogła obniżyć, tośmy obniżyli. W gminach one sięgają 4-5 tysięcy złotych. U nas, miejmy nadzieję, za chwilę ten szacunek rzeczoznawcy dostaniemy, ale że to nie będzie za dużo ponad 1000 zł, bo jakby taka opłata była, to byłaby w miarę przyjazna, chociaż jak ktoś ma niską emeryturkę, to nawet taką kwotę czasami jest ciężko wpłacić. Jest możliwość rozkładania tej opłaty na 10 lat. Mało osób z tego korzysta, bo niestety to jest oprocentowane. Ja na tym bym pewno poprzestał, choć może dodam, że zakupiliśmy grunty pod drogę tutaj za panem Lefanowiczem, równoległą do ulicy Górniczej. Zawarliśmy 4 akty notarialne. Jeden pierwszy, ten, który buduje domki z gminy Zwierzyniec, no był za granicą, to on w kolejce jeszcze czeka do sporządzenia aktu notarialnego, ale już co do zasady zrobiło się radośnie, bo te osoby, które tak z niepokojem oczekiwały na tą drogę, a niektórzy nawet byli w stresie, już czasami przychodzili do nas z nerwami, w tej chwili już są spokojne, że będą mieli dodatkowe działki budowlane z jednej strony drogi i z drugiej strony drogi, no i tam oczywiście w trakcie projektowania jest wodociąg i kanalizacja. O środki będziemy się martwić później, na ten moment niech pokończy tę dokumentację, no i sporządźmy ten akt notarialny, który jest od ulicy Rzeczpospolitej Polskiej, pierwszy przylega do tej ulicy, bo to pozwoli i tym właścicielom, i nam na kontynuację naszych planów. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu burmistrzowi. Interpelacje radnych. Na poprzedniej sesji nie było interpelacji, czy na dzisiejszej sesji ktoś z radnych chciałby złożyć swoją interpelację? Wiceprzewodniczący Jan Zielonka. Panie przewodniczący, szanowni radni, zaproszeni goście, panie burmistrzu. Ponawiam zgłoszenie interpelacji dotyczącej wykonania oświetlenia przy ulicy Cichej. Zgłaszam interpelację o wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP Borowina. Tam prężnie działa to koło gospodyń wiejskich i pasowałoby to. Zgłaszam interpelację o przyspieszenie wykonania odcinka drogi ulicy Spółdzielczej. Tam są też problemy z tym, Państwem z urmaczami i to jest najważniejsze. Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie wyżej wymienionej interpelacji. Dziękuję. Kto jeszcze chciałby zgłosić? Nie ma.
Waham się trochę z przerwą, ale 5 minut przerwy. Poproszę zająć miejsca. Przed nami blok uchwał. Uchwała numer 6 łamane na 44 łamane na 2024 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 24 października 2024 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzącego przez gminę Józefów. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 6 łamane na 45 łamane na 2024 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 24 października 2024 roku w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Problem jakiś jest, Pani Justyno? Nie ma Ciebie? Możemy? Uchwała nr 6 łamane na 46 łamane na 2024 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 24 października 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 6 łamane na 47 łamane na 2024 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 24 października 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2024. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Sprawy różne. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Bardzo proszę, radny Andrzej Łokaj. Poproszę mikrofon. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, zaproszeni goście. Zapoznałem się z potrzebami mieszkańców moich miejscowości, które ja reprezentuję. No i takie mam pytanie do Pana Burmistrza, może trochę tak w formie wyjaśniającej. Czy w tych, bo w tych potrzebach jest bardzo dużo inwestycji milionowych, którzy mieszkańcy sobie tam przedstawili, rady sołeckie i mieszkańców wraz z radami sołeckimi. Nie? I takie mam pytanie, czy w tych fiszkach, które jest nadzieja, że otrzymamy, czy są poruszone takie sprawy jak ścieżki rowerowe, chodniki, kanalizacja, no bo to są bardzo duże pieniądze. Bo te drobne rzeczy, drobne inwestycje, myślę, że to będą do zrealizowania, ale tutaj taką mam obawę, czy będzie tak wysokie dofinansowanie, żeby podołać tym potrzebom. I jeszcze tutaj takie mam prośbę, jeżeli by można było spraw takich mniejszych, teraz przed okresem zimowym, porównać te dołki na tych drogach nieasfaltowych. I czy byłaby możliwość zamontowania w Górecku Kościelnym tablicy informacyjnej Sołtysa z zamknięciem, bo
taka tam jest, ale to, czy deszcz, czy wiatr, czy coś tam zrywa te ogłoszenia i taka prośba jest tych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wiceprzewodniczący Jan Zielonka. Szanowni radni, zaproszeni goście, panie burmistrzu. Panie burmistrzu, nie usłyszałem o Borowinie na te 5 kW. Nie będzie? Chyba nie, bo to jeszcze Borowina śpiąca była. Aha. A to już się nie da dopisać jakoś? Później się zaktywizowało, jeżeli jest własne środki. Aha. I było usłyszeć po prostu w remizie. Aha. No to dobrze. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Ewa Kusa. Proszę podać mikrofon. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, zaproszeni goście. W imieniu swoim, jak i mieszkańców Białego Kąta bardzo serdecznie dziękuję za remont, za wykonanie remontu 5 pomieszczeń w remizie OSP. Jesteśmy bardzo zadowoleni za tak piękne wykonanie remontu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Kto jeszcze? Nie ma chętnych? Bardzo proszę pana burmistrza. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni zaproszeni goście. Temat, który poruszył radny Andrzej Łokaj, jest tematem niesłychanie istotnym. Ja już sygnalizowałem Wysokiej Radzie, że kadencyjne budżety obywatelskie bardzo, bardzo są dla nas ważne. Natomiast jeżeli chodzi o kanalizację, to może się okazać, że za wyjątkiem długiego kątu to my w tej kadencji za wiele nie podskoczymy. I to nie chodzi tylko o środki finansowe. Tu chodzi o coś zupełnie innego. My w planie zagospodarowania przestrzennego nie mamy porezerwowanych lokalizacji pod oczyszczalnie ścieków dla poszczególnych miejscowości. To jest podstawowa przeszkoda. W tej chwili jest w trakcie opracowania plan i my wspólnymi siłami szukajmy tych lokalizacji. Jeżeli ich damy radę wskazać na tym pierwszym etapie planu, no to już będzie coś, to później jak będzie drugi etap planu przygotowywany czy uchwalany, to będziemy do tego bardziej przygotowani. Uważam, że zanim my powprowadzamy te lokalizacje, to będzie końcówka kadencji. Oczywiście nie zamykamy drogi do końca, bo tam, gdzie damy radę, to będziemy próbę podejmować, ale pamiętamy, że kanalizacje, no budżet blokują dokumentnie. Pamiętamy, że zadłużenie, które mieliśmy, no głównie pochodziło z takich dużych inwestycji kanalizacyjnych, bo koszt długiego kątu wstępnie około 10 milionów złotych. I nawet jak uzyskamy 5 milionów złotych dofinansowania, niby teoretycznie wszystko ładnie brzmi, bo mamy możliwość 75% dofinansowania uzyskać. Ale jak przyjdzie to rozliczyć, przyłącza niekwalifikowane, to niekwalifikowane i wychodzi 50 na 50. I do jednej miejscowości trzeba zaciągnąć 5 milionów złotych kredytu. Czyli tu widać, że to są inwestycje bardzo dla nas obciążające nasz budżet. Ale ja pomijam w tej chwili sprawy finansowe. Pomijam sprawy finansowe. Chodzi o to, że nie róbmy wielkich nadziei mieszkańcom poszczególnych miejscowości, bo pod koniec kadencji będzie nam niefajnie. My dzisiaj już musimy powiedzieć, że próbę podejmiemy, ale inwestycje kanalizacyjne jako jedne z nielicznych są pod ogromnym znakiem zapytania ze względu na brak lokalizacji konkretnych gruntów pod oczyszczalnię. Nawet jak ktoś nam się zgodzi odsprzedać, to i tak w planie musi być przeznaczenie pod tą oczyszczalnię, bo inaczej nie będziemy mogli jej tam zlokalizować. Lepiej wygląda sprawa ścieżek rowerowych, bo one idą, projektowane są te ścieżki.
I my, i powiat, no, na tempo, można powiedzieć, te ścieżki projektujemy. Miejmy nadzieję, że do wiosny te projekty już wszystkie będą zakończone. I ten rejon tutaj Górecka i Górecka Kościelnego i Starego i Brzezin, Tarnowoli do drogi wojewódzkiej, no myślę, że będzie bardzo zadowolony, bo my do końca kadencji to te ścieżki myślę, że na pewno powykonujemy. Natomiast kanalizacje wyglądają troszkę smutniej. Próbę podejmujemy, a czas zweryfikuje, co nam się uda. W Hamerni tak jeszcze się zastanawiam, bo nie pasuje nam ta lokalizacja po odwiercie studziennym, bo dobrze by było, żeby ta oczyszczalnia była zlokalizowana na końcu miejscowości, bo tam jest możliwość grawitacyjnie całą Hamernię uchwycić, ale tam też tych gruntów nie mamy, więc wspólnymi siłami szukajmy tych lokalizacji. Na czasie jest to wszystko. Długi kąt o tyle łatwo, że on będzie pompowany do oczyszczalni w siedliskach. Oczyszczalnia oczywiście będzie musiała być rozbudowana. Która miejscowość dochodzi, to rozbudowujemy o kolejny moduł. Ale tu kwestię oczyszczalni mamy załatwioną, nie? Dla innych miejscowości jest to dużo trudniej. Szukajmy tych lokalizacji, rozmawiajmy nawet z właścicielami, kto by nam mógł odsprzedać, po to, żeby już na tym etapie do planu próbować to ująć. Także tyle tytułem wyjaśnienia. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Goście również. Nie ma chętnych, tak? Zamykam obrady 6. sesji 9. kadencji. Dziękuję wszystkim za udział.